Drodzy Państwo, mamy jeszcze pytanie o produkty i o to, jak produkty się zmienią pod wpływem koronawirusa i jak ostatecznie zmieni się komunikacja. Tak, ja myślę, że to jest bardzo też fajne pytanie i ono trochę nawiązuje do tego, o czym już mówiliśmy, o tym, jak będą się zmieniały też preferencje konsumentów. Myślenie takie well-beingowe, myślenie o tym, o zdrowiu, o wzmacnianiu jakby organizmu, o konsumowaniu rzeczy czy takich, które są po prostu lepsze dla nas, dla naszego dobrego, ogólnie pojętego poczucia. Myślę, że to będzie, że to na pewno będzie mocniej i mocniej wybrzmiewać i na pewno się wiele tutaj w tym polu zmieni. Ale myślę, że nie dotknęliśmy jeszcze takiego tematu, jakim jest e-commerce na przykład. Że to będzie, bo, no wiecie Państwo, no jest tak, że jak wielokrotnie się coś powtórzy, to staje się nawykiem. Mówi się, że 60 razy. Ja mam nadzieję, że nie zdążymy 60 razy zrobić zakupów online w tym czasie tej naszej tutaj samokwarantanny, ale ten nawyk i nagle takie umiejętność korzystania i robienia, wykorzystywania e-commerce'u, myślę, że to będzie coś, co na trwałe, szczególnie w Polsce, gdzie ten e-commerce raczkował, tak? No on wciąż jakby nie jest duży, tak? No my mówimy o kilku procentach versus na przykład UK, gdzie mówimy o kilkunastu procentach. No to myślę, że to będzie też taka trwała zmiana, która się wydarzy. No o sposobie pracy to już nawet nie wspomnę, bo nagle się okazuje, że można bardzo efektywnie przeprowadzać spotkania online, tak? To na pewno w 100% nie zastąpi takich tradycyjnych metod pracy, ale myślę, że takie przyzwolenie też na to, żeby pracować z domu, żeby wykorzystać inne, żeby wykorzystać technologie do pracy, chociażby zdalne, myślę, że to też bardzo teraz zyska.